Cześć, witajcie. Dawno bardzo się nie widzieliśmy, no bo były święta, Sylwester, wiadomo. No trochę się działo, więc bez zbędnej zwłoki może zaczniemy po kolei od tych, powiedzmy, premier zaległych z czasu, kiedy tam się nie widzieliśmy. Witajcie po nowym roku. Mam nadzieję, że Wam się nowy rok rozpoczął jakoś w miarę fajnie. A my lecimy dzisiaj, a Wy się musicie uzbroić w cierpliwość, dlatego że tyle czasu, ile nas nie było, pozbierało się trochę, pozbieraliśmy tylko te najistotniejsze rzeczy, tak naprawdę, z tego ostatniego czasu, właściwie z od początku nowego roku i jeszcze z tygodnia przed nowym rokiem. Tak. Także będzie tego sporo. Przygotujcie się trochę na jazdę bez trzymanki. A zaczniemy od Honora Magic V, który zadebiutował na razie w Chinach. Tak, jest to oczywiście telefon składany. Można troszeczkę, może nie tyle złośliwie, ale no, trzeba to powiedzieć, no, nawiązuje formą do Folda od Samsunga, bo ma kształt po prostu książeczki otwieranej i też jest taki dosyć podłużny. Oczywiście ma dwa OLEDowe ekrany, jeden na zewnątrz, 6,45 cala Full HD, ale z plusem takim rozciągniętym, bo 2560 ma na wysokość i z odświeżaniem 120 Hz. Wewnętrzny ten elastyczny ekran dla odmiany, słuchajcie, też ciekawostka, trzy razy to sprawdzałem, ale tak jest, ma odświeżanie 90 Hz, czyli niższe, ale za to ma 7,9 cala przekątnej po rozłożeniu. I rozdziałkę 2272 na 1984, taką trochę nietypową. Nie jest to pełny kwadrat, jest to jednak troszeczkę bardziej prostokąt na wysokość, no ale powiedzmy, że jest to rozmiar zbliżony do kwadratu. W środku Snapdragon 8 generacji pierwszej, czyli ten aktualnie topowy procesor Qualcomma. Pamięci DDR5 UFS 3.1, także biedy na pewno nie ma. Akumulator stosunkowo niewielki jak na możliwości telefonu, ale wiecie, w składaku ciężko umieścić akumulator. On jest podwójny, oczywiście podzielony pomiędzy dwie połówki obudowy, żeby telefon był dobrze wyważony. W sumie ma 4750 mAh i szybkie ładowanie 66-watowe, czyli tutaj powiedzmy konkurentów od Samsunga bije, jeżeli chodzi o prędkość ładowania. Ma 5G oczywiście, bo to Honor. Ty masz Samsunga składanego w tej chwili może? Za sekundę mogę mieć. A powiedz mi, bo wiesz na pewno, czy on po złożeniu ma tam jakąś szparkę, czy nie? Według, W miejscu, gdzie są jeżeli chodzi zawiasy. o Honora, to według tego, co pokazywali na renderach, podkreślam, bo ja go na oczy nie widziałem, prawda, premiera? Nie, ale chodzi mi o Samsunga, Adaś. Jest tam Tak. szparka, czy nie ma szparki? Samsung Jest. No ma to, no to właśnie o 2400. tym chcę powiedzieć, że To ty mów, a ja pójdę po telefon. Honor szparki nie ma. Jest rzeczywiście składany tak, że tam nie zostaje nic, właściwie ekran dotyka do ekranu. Z jednej strony to jest fajnie, dlatego że on dzięki temu wydaje się być cieńszy. Jest to złożenie takie bardziej troszeczkę estetyczne i robi po prostu znacznie lepsze wrażenie. Z drugiej strony, właściwie nie ma drugiej strony, dlatego że po złożeniu, jeżeli jakiekolwiek paprochy do środka wejdą, tam się jeden i drugi ekran porysuje, tak czy inaczej. Tak czy siak, W związku z tym ja wam tutaj nie pokażę, o ma czym Jacek co mówi. cudować. Natomiast on się składa, znaczy Honor się składa bez szparki w miejscu zawiasu. Tu, gdzie jest po stronie zawiasu, jest tu niewielka szczelina po złożeniu telefonu. Te połówki nie przylegają, próbuję wam to pokazać. O, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale o, widzicie, teraz moja szyja prześwieca. Widzicie tam? No. Teoretycznie Natomiast w Honorze tego ma nie być. znaczy praktycznie również tego ma w honorze To nie nie wiem, nie być. widziałem na żywo, także Natomiast ja widziałem, producent obiecuje. jest jeszcze jedna ciekawostka dotycząca tego Honora, która jest dosyć nieoczywista, a na którą się natknąłem właściwie zupełnie przypadkowo, a dotyczy ona aparatów fotograficznych. Ten Honor ma przynajmniej, jeżeli chodzi o deklarowane aparaty fotograficzne przez producenta, trzy matryce 50-megapikselowe i to jest jedna standardowa matryca, druga szerokokątna i trzecia, która, no cóż, robi, żeby zdjęcie było jeszcze ładniejsze tak naprawdę. Umówmy się i poprzestajmy na razie na tym. Z przodu natomiast producent deklaruje 42 megapiksele. I tak naprawdę chodzi mi o te 2 megapiksele. Ponieważ
Z tyłu i z przodu, wyobraźcie sobie, są dwa aparaty 64, znaczy dwie matryce 64-megapikselowe. Mimo tego, co deklaruje Honor, czyli z tyłu 50, z przodu 42. To są matryce OmniVision i obie mają 64 megapiksele. I jeszcze jedna matryca z tyłu również ma 64 megapiksele, a nie 50. I to też jest OmniVision. Te aparaty, te podwójne przód i tył, 42 i 50, jedna tylna, to jest OmniVision OV60A. Natomiast pojedynczy jeszcze aparat 50-megapikselowy, ten pomocniczy z tyłu, to jest OmniVision 64A. Główny aparat pozostaje jakby taki sam, o tak, w tej chwili mi umknęło, to jest Samsung albo Sony, chyba Samsung, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, ta główna 50. Natomiast te pozostałe deklarowane 50 to nie są 50, tylko to są matryce 64-megapikselowe i to jest zadziwiające zupełnie. Dlaczego Honor zdecydował się na taki ruch? Może nie wiem. No gdyby tutaj był zoom optyczny, to bym rozumiał, dlatego że no, niewielki aparat, a ten zoom duży. I to ładnie marketingowo może by wyglądało. Natomiast tutaj powiem szczerze, że nie mam pojęcia, dlaczego tak. No ale tak. No, no może i po prostu niewykorzystywana jest cała powierzchnia matrycy, a fajnie, wiesz, do komunikacji wyglądało im 3x50, a tak to by musieli tłumaczyć każdy aparat z osobna. Tak to... Nie, bo wtedy, nie. Znaczy wtedy rzeczywiście byłaby jedna 50 główna, no właśnie. 2x64, ale nadal nie rozumiem, dlatego że co? Jakby w takim przekazie marketingowym lepiej działają cyferki. I ja nie wiem, czy estetyka pod tytułem 50-50-50 jest lepsza niż cyferki. Słuchaj, nie 50, a 64 dwa razy. Pamiętaj, że trzy razy, to są jest to urządzenie na rynek chiński. Może właśnie tam na przykład 50 jest lepiej przyjmowana niż jakieś mieszanie z różnymi rozdzielczościami. Może by po prostu też chodziło o to, że wynikowe zdjęcia, jakkolwiek by ich nie robić, mają ten sam format 50 megapikseli, bez względu na to, którym aparatem je robimy. Czy robisz szerokie, czy robisz zwykłym, no ten sam jakby format zdjęcia, ten sam rozmiar ci wychodzi. I jeszcze ten trzeci aparat, tak, ten, który rejestrować ma szerokie spektrum barw, czyli on patrzy bardziej niż ludzkie oko, on widzi podczerwień, on widzi ultrafiolet. Może też chodziło o to, że im łatwiej było zgrać dane z poszczególnych matryc, kiedy każda ma 50 megapikseli. Nie wiem, tak domniemuję tylko, bo no bo nie wiem. Tego nie powiem. Wiesz co, on ma poszerzone spektrum widzenia, ale wydaje mi się, że tylko w jedną stronę ma poszerzone to spektrum widzenia, to znaczy widzi ultrafiolet. Podczerwieni raczej nie. Czytałem po prostu to z chińskich znaczków i bo zrozumiałem, że jak ma rozszerzone. To znaczy tam mogą być jak najbardziej diody podczerwieni, któryś z aparatów może rejestrować, ale obawiam się, że ten dodatkowy tylko ultrafiolet. A ewentualnie któryś z pozostałych albo główny, albo szerokokątny podczerwień. Możliwe, no nie będę się spierał, bo aż tak się nie zagłębiałem w ten smartfon. Jeszcze tylko dodam, że ma jeszcze do kompletu głośniki stereo z DTS-em i niestety nie jest wodoszczelny. No cóż, tak wyszło. Prawdopodobnie, bo tak pokazywali na renderach i na animacjach, że też nie będzie miał widocznego załamania w miejscu, gdzie się składa ekran. No ale to by trzeba było już zobaczyć w naturze, że tak powiem, na żywca, a nie na renderach. Znaczy tutaj byłbym ostrożny, dlatego że to, no, co prawda Chińczycy już wiedzą, dlatego że to przeszło przez laboratoria wytrzymałościowe, w związku z tym oni muszą wiedzieć. Natomiast przekaz marketingowy jest przekaz marketingowy. Trzeba by było rzeczywiście poużywać tego smartfona przez dłuższy czas, a nie tylko pooglądać go na renderach czy na filmach chińskich. Wtedy rzeczywiście byłoby coś wiadomo. Natomiast dopóki go nie ma, niewiele możemy powiedzieć poza tym, co po prostu przekazuje producent. Pozostaje nam zgadywać. Jeszcze powiem tylko szybciutko dwa słowa o cenach, bo nas czas goni, bo dużo tych premier. Wersja 12256 kosztuje jakieś 6300 na nasze, przeliczając z juanów na żywca. Natomiast mocniejsza 12512 wychodzi 6900 z groszami. Oczywiście, wiadomo, to przeliczamy z juanów, więc bez podatków, a w zestawie jeszcze też warto dodać, mamy pokrowiec z podpórką, taki plastikowy nakładany na obudowę i dwie ładowarki, zwykłą i samochodem. Co też nie jest zwyczajne. Ceny, jeśli trafi do Europy, to ceny będą po prostu obłędne rzeczywiście. Tak, dokładnie. Ja myślę, że właśnie z tego powodu nie trafi, no bo
Pomnóżcie sobie chociaż to razy VAT, no i już się robi tam dobre 8 tysięcy w przypadku tego droższego, bez mała, nie? No, dobrze, no tak, no ponad nawet, więc 6900. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o składanego honorawar. To przejdźmy, to... przejdźmy może do tego smartfona, na którego rzeczywiście bardzo długo wyczekiwali fani. Pojawiały się materiały w różnych miejscach przez bardzo długi czas, przecieki, mniejsze, większe, rendery, cuda na kiju. No wyciekło, premiera była tak odwlekana, że wyciekło wszystko. Tak, to prawda. Przechodzimy do Samsunga Galaxy S21 FE, czyli Fan Edition. Tak. Smartfon, który budził wielkie nadzieje i na początku może ja powiem o jednej rzeczy, dlatego że było dosyć dużo kontrowersji od momentu, kiedy smartfon się znalazł w katalogu. Byłem bombardowany właściwie informacjami o tym, że przecież ten smartfon ma tylko jeden procesor, mianowicie Snapdragona 888 i że przecież nie ma Exynosa 2100. No więc, moi drodzy, być może, natomiast Samsung deklaruje w swoich danych na swojej stronie oficjalnej, że smartfon wyjdzie i w jednej, i w drugiej edycji. Podają dwa procesory z różnymi częstotliwościami zegara głównymi i różnymi częstotliwościami zegarów pomocniczych, tych rdzeni dodatkowych. W związku z tym w tej chwili, na dzień dzisiejszy i na dzień premiery również zresztą, Samsung deklaruje, że ten smartfon wyjdzie w dwóch edycjach, czyli z Samsungiem Exynos 2100 i ze Snapdragonem 888. Natomiast jeżeli to się zmieni, zmieni się również w katalogu. Na razie podaje, co podaje Samsung po prostu. No tak. To ja woli uzupełnienia dodam, że ten, który kupicie w naszych sklepach, to jest na Snapdragonie. Wiem, bo trzymam go w ręku i mogę to łatwo udowodnić, także u nas jest Snapdragon. Co więcej, zaraz pewnie niektórzy z Was powiedzą, to się grzeje. No słuchajcie, wcale się jakoś tak strasznie nie grzeje. Ja już go zdążyłem, ten egzemplarz, który trzymam w łapie, przeczołgać paroma stres testami. No słuchaj, i... Adaś, a ja mam taką prośbę, słuchaj, mógłbyś zajrzeć, jeżeli masz go w ręce w danych, do listingu systemowego i powiedzieć, jaki on ma symbol? Ależ oczywiście, już to robię, a ty może opowiadaj. A ja na szybciutko może powiem, co on ma. On ma, słuchajcie, poza tym Exynosem pamięć 128 albo 256, jeżeli chodzi o pamięć dyskową dla użytkownika, 6 albo 8 giga pamięci RAM, nie obsługuje kart. Ma Dynamic AMOLED-a, jeżeli chodzi o ekran 6,4 cala, pracujący w Full HD, z Corning Gorilla Glass Victus na ekranie i z częstotliwością odświeżania 120 Hz, czy do 120 Hz. Znalazłeś oznaczenie? Tak, już czytam. SM-G990B/DS. A widzisz, to właśnie ta literka B mi była potrzebna. Dobra, będę wiedział, no w takim razie. Wiecie wszystko. Myślę, że za chwilę już nie będzie żadnych wątpliwości w katalogu. Jacek dopisze, co trzeba i będziecie już mieli pełną, stuprocentową informację. Jak wspomniałem, nie ma kart pamięci i Samsung zdecydował się konsekwentnie na umieszczenie dwóch matryc 12-megapikselowej z tej standardowej, głównej i szerokokątnej. Do tego dorzucili 8 megapikseli z obiektywem tele. Bardzo fajna rzecz. Powiększenie trzykrotne, 30-krotne cyfrowe, ale o cyfrowym w towarzystwie. No nie, no cyfrowe to, ale to trzykrotne jest naprawdę spoko, zdjęcia, no słuchajcie, zdjęcia robi na poziomie tego, powiedzmy, tej flagowej serii Galaxy S21, czy podstawki, czy plusa, to jest w zasadzie jeden czort, jeżeli chodzi o jakość zdjęcia, jest to po prostu dobre, tak samo nagrywanie filmu, bo to już sprawdziłem. Jeszcze dodam, że optyczną stabilizację mamy w tym głównym aparacie i w zaraz patrzę, czy w tele też jest, bo nie pamiętam, powiem szczerze, musiałbym zerknąć jeszcze raz, ale w głównym jest na 100% stabilizacja. W tele prawdopodobnie też powinna być, chociaż ja nie pamiętam, żeby Samsung komunikował tą optyczną stabilizację. Też mi się coś tak kołacze po łbie. IP68, kilka kolorów do wyboru. O baterii mówiłeś, bo nie wiem, czy mi umknęło. 4500. Nie mówiłem o baterii. Bateria 4500 mAh. No, jeżeli chodzi o baterię, to szału nie ma, bo też w zasadzie jest po staremu. Ładowanie też po staremu 25-watowe. Jest też ładowanie bezprzewodowe i ładowanie zwrotne.
No i tyle, no niebawem recenzja tego powinna u nas tam się pojawić, to sobie poczytacie. Ceny, powiem szczerze, że ceny troszeczkę mnie rozczarowały, bo za wariant 6128 trzeba u nas zapłacić 3499, a za wersję z 8256, czyli tą mocniejszą 3849. Dobra, na początek dostajecie batsy do niego, ale nie wiem, czy to jest jakaś pociecha, bo batsy też w tej chwili są oferowane osobno z ofertą zwrotu gotówki, czyli są 200 tańsze, więc tak naprawdę 450 zł chyba zyskujecie, kupując ten telefon teraz z batsami 2 w komplecie. No i ładowarkę sobie musicie dokupić. No i ładowarkę sobie musicie dokupić, a tak w ogóle, no to w tym momencie trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie będzie lepiej kupić jednak tego bazowego S21, jeżeli na przykład chcecie, żeby telefon był odrobinkę mniejszy, bo w dużej mierze jest to jednak urządzenie zbliżone pod względem, że tak powiem, możliwości, ale jest to bardzo fajny telefon, to nie ma to tamto, tylko ja bym poczekał, aż on trochę stanieje, bo poprzedni model dla fanów wiemy, że był oferowany w korzystniejszej cenie, a teraz jest jeszcze w korzystniejszej. To tak podpowiem. Tak. No, dobrze. I jeszcze jeden rodzynek, który wystartował w momencie, kiedy nas nie było, stosunkowo niedawno, nawet w ostatnim tygodniu, także nie jest bardzo, bardzo jeszcze przestarzały i wyschnięty, to jest OnePlus 10 Pro. OnePlus 10 Pro wygląda charakterystycznie. Tyle o nim można dobrego powiedzieć. No a poza tym jest to dobry smartfon. No. Jak najbardziej na wypasie. No nie można powiedzieć, że jest to zły telefon, tylko brakuje mu trochę takiego efektu wow. No efekt wow mamy na obudowie, bo faktycznie wygląda ciekawie. Jest przyzwoity bardzo ekran, Super AMOLED o rozdzielczości 2K z odświeżaniem 120-hercowym i to z technologią LTPO. To 2K oznacza 1440 na 3216. Dobra, więcej niż Full HD+, w każdym razie, słuchajcie. Jest oczywiście ten topowy Snapdragon 8 Gen 1, są szybkie pamięci piątki UFS 3.1, jest niezła bateria, bo 5000 i do tego z bardzo fajnym ładowaniem 80-watowym po kablu i bez kabla 50-watowym, jak macie odpowiednio drogą ładowarkę. No i aparat ze znaczkiem Hasselblada. OK, 48 megapikseli, do tego 50 szeroka i to bardzo szeroka, 150 stopni obejmuje, czyli taka jak w tych ostatnich Realme, ale to za chwilkę. I ósemeczka... Znaczy tego obszaru aktywnego, który będzie na zdjęciu, będzie trochę mniej. No tak, no bo będzie korekta kształtu. Nie wiem, chyba że w menu można ją wyłączyć, to wtedy będziecie mieli beczkę z większym. Coś mi się tak zdaje, bo on nawet może takie robić w kółeczko, te szerokokątne zdjęcia, tak na samplach widziałem. No i jeszcze jest do tego ósemeczka z tyłu z 3-krotnym przybliżeniem bezstratnym. No i czwarty aparat, który mamy w ramce, to taka fajna okrągła dioda doświetlająca taki pierścień. Fajne jest to, że dali w Gorilla Glass Victus na ekranie. Fajne jest to 120-hercowe odświeżanie. Jest topowy procesor Qualcomma i to też jest bardzo sympatyczne. Tak jak wspomniał Adam, ładowanie jest rzeczywiście dosyć mocne. Pamięci 128-256 to są pamięci UFS 3.1, natomiast RAM 8 albo 12 to jest DDR5. Także też jest dosyć fajnie. Są podwójne anteny, zarówno jeżeli chodzi o LTE i w przypadku Wi-Fi. Te aparaty wyglądają na całkiem niezłe, to są dobre matryce, dlatego że ta główna 48 megapikselowa to jest matryca Sony, dosyć sprawdzona, 50 szerokokątna jest Samsunga. Dobrze, że jest obiektyw tele, dlatego że we flagowcu po prostu nie powinno go nigdy zabraknąć i to jest bardzo dobra informacja. Czasem brakuje. Szybciutko podam wam ceny i dwie ciekawostki związane z tym modelem. Jeżeli chodzi o warianty pamięci w Chinach, podkreślam, to mamy 8128, 8256 i 12256, a ceny po przeliczeniu na żywca 2955, 340 kilka i 3330 kilka złotych. I teraz dwie ciekawostki. Kiedyś tam było zaprzeczane, że OnePlus ma coś wspólnego z Oppo, później się okazało, że jednak będą bardzo, 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 bardzo ściśle współpracować. No a teraz, żeby było zabawniej, w Chinach ten nowy OnePlus jest oferowany przez
firmowy sklep Oppo. Możecie go kupić w sklepie Oppo. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że telefon, podkreślamy, jest na razie oferowany w Chinach. W Europie ma być wiosną. Tak powiedziano, no czy ja rozumiem, wiosna to najwcześniej w marcu. I kolejną ciekawostką jest to, że podobno ma się różnić. Jak bardzo? Diabli wiedzą. Może będzie tylko inny zestawy pamięci, może na przykład będzie tylko jeden albo dwa zestawy. Może zmienią coś w obrębie aparatów. No niestety tutaj ciężko cokolwiek mówić. Może no, innego procesora raczej nie wstawią. Może jeszcze spaść prędkość ładowania baterii przewodowa, bo jakiś tam może certyfikat się nie załapał. I jeszcze na giełdzie plotek jest to, że u nas będzie mieć certyfikat IP67 albo 68, jeżeli chodzi o wodoszczelność, a w Chinach po prostu pewnie jest tak samo, tylko nie certyfikowali go. Tego nie wiemy, to są wszystko, oczywiście podkreślam, ploty. Faktem jest jedynie to, że ten globalny wariant ma się jakoś tam różnić od chińskiego. To ja wam dorzucę jeszcze jedną ciekawostkę. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to się dowiedzą. Jest to obecnie najtańszy na rynku dostępny obiektyw Hasselblada. Co prawda, nie, przepraszam, drugi najtańszy. Jest jeszcze tańszy, dlatego że można w Moto Moda kupić, tak, z Hasselbladem, który już wcześniej był. Ale myślę, że ten, który tutaj, ale, znaczy ten z Hasselbladem ma lepsze parametry optyczne. Natomiast ten tutaj będzie prawdopodobnie troszeczkę sprawniej, bo jest wbudowany, trochę sprawniej pracował niż ten Hasselblad w Motorola, dlatego że tamten miał problemy z ostrzeniem dosyć duże. Tak, a czy któryś poprzedni OnePlus nie miał czasem już Hasselblada? Też są, nie pamiętam. Też mi się tołacze po łbie, wiesz, ja się nie upieram, bo ja nie jestem specem od OnePlusa od pewnego czasu już. Nie, bardzo możliwe. W każdym razie Hasselblad w OnePlusach jest jednym z dziewiątka i 9 Pro, czyli Jacek, no to nie, no to 9 Pro jest tańszy, bo jest starym modelem. Spoko. A aparat jaki tam jest? O matko, zamknąłem. Wiesz co, ja nie pamiętam, mówię ci, ale coś mi się kołatało, że dziewiątka już miała Hasselblad, a już wam mówię. Już wam mówię, co ma 9 i 9 Pro, jeżeli chodzi o aparaty. Więc dziewiątka, czyli poprzedni model OnePlusa w podstawce, ma 48. To, że mają to samo. Plus 2. No nie mają to samo. Mają to samo. A w Pro? Mają dokładnie to samo. Tak czy inaczej, rzeczywiście to jest w tej chwili najtańsza jednostka Hasselblada, taką można kupić w OnePlusach. Tak, 9 Pro, bo faktycznie z podstawką nie warto porównywać, bo teraz podstawki nie ma, jest po prostu 10 Pro i bardzo dobrze, bo ten podstawowy to taki był. Xiaomi też się wysypało. Xiaomi się wysypało, zacznijmy może od podstawowego modelu serii 12, Xiaomi 12, bo zrezygnowali z Mi, przypominam. Xiaomi 12 jest to smartfon z ekranem stosunkowo małym, jak na dzisiejsze rozmiary, bo tylko 6,28 AMOLEDowym na szczęście. Full HD pracującym, z Corning Gorilla Glass Victus i odświeżaniem 120 Hz. Snapdragon 8 generacji pierwszej, czyli ten procesor, który jest obecnie pakowany do najlepszych smartfonów. Android 11 na pokładzie niestety jeszcze, bateryjka 4500 mAh z szybkim ładowaniem, co najmniej Quick Charge 4+. To ładowanie przewodowe jest do 67 W, indukcyjne do 50 W, jest jeszcze zwrotne 10 W, także jest to dosyć fajne. Pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM i aparaty fotograficzne. 50 jako jednostka główna w aparat Sony, 5 megapikseli w makro, 13 szerokokątna i z przodu 32 megapiksele. Tak to się ma, jeżeli chodzi o ten podstawowy główny model. Tak. Dodam jeszcze, że w obu przypadkach oczywiście... A, stereo jest, przepraszam, jeszcze głośniki stereo. Dobrze. Tak, jest stereo, a pamięci to są te szybkie, czyli DDR5 i UFS 3.1. 12 Pro to już troszeczkę inna konstrukcja, bo ma ekran 6,73 cala z rozdziałką 3200x1440, ze 120 Hz odświeżaniem cały czas. Jasność maksymalna do 1500 nitów, no ale wiadomo, ta typowa na co dzień jest niższa.
Bateria 4600, czyli też taka nie największa, ale za to ze 100-watowym ładowaniem. I bezprzewodowe też to 50 i zwrotne dziesiątka, tak jak w podstawie. No i aparaty. Aparaty też są trochę inne. 3x50. I mamy podstawowy moduł z przysłoną 1.9, to jest Sony MX707. Kolejny to jest szerokokątny, przysłona 2.2. I trzeci to jest taki, no ciężko go nazwać tele, to bardziej jest portretowy, bo to jest ekwiwalent ogniskowej 48 mm, więc trochę przybliża, ale nie aż tak bardzo, no i raczej jest właśnie dedykowany do zdjęć portretowych, chyba bardziej patrząc na tą ogniskową. No. I selfiaki takie same, tam 32 mega w dziurce w ekranie. Smartfony wyglądają też dosyć charakterystycznie, głównie przez powiększenie, takie optyczne powiększenie głównego obiektywu. Aparatu, głównego obiektywu. Jest jeden wyglądający na duży optycznie plus dwie małe kropki. Stosownie zakomponowane, wystające, oczywiście, ale wszystkie aparaty ostatnio niestety wystają. Tak. Właściwie nie spotkałem się chyba z ostatnimi smartfonami z tej najwyższej półki, żeby tam nie było wystających aparatów. To jest, słuchajcie, jakaś konsekwencja. Oni muszą po prostu robić badania rynkowe i stwierdzają, że ludzi bardziej interesują cienkie smartfony, a wysepka aparaty muszą być duże, one muszą być tak głębokie, bo to po prostu znaczy muszą. W związku z tym wystające aparaty mniej ludziom najwyraźniej przeszkadzają niż obudowa smartfona, która jest grubsza o ten kawałek wystający, tak? No bo co za sztuka? Można by było pogrubić obudowę, zrobić grubszego smartfona i schować tą wysepkę aparatów. No najwyraźniej opłaca się to robić w ten sposób. Dziwna jest dla mnie jedna rzecz, że nikt jeszcze nie spróbował zrobić obudowy tylnej nierównej, to znaczy takiej w S-kę, taką, która byłaby grubsza na wysepce aparatów, a robiłaby się cieńsza gładkim łukiem dalej. Ale może to jest technologicznie, nie wiem, ryzykowne po prostu. Tak, no ze szkłem to wiadomo, a z plastiku może ten. No ale to jest też to, że telefon zwykle trzymamy w tym miejscu, a nie u góry, więc dzięki temu. To znaczy na pewno mogłoby to lekko osłabić konstrukcję, chociaż gdyby dotyczyło tylko tylnej obudowy, to kurczę nie sądzę, dlatego że przyleganie jest podobne, no to tutaj dużych strat na wytrzymałości nie powinno być. No tak, zgadza się. To tak szybciutko jeszcze o tych Xiaomi 12, 12 Pro. Cztery wersje kolorystyczne, wyglądają tak samo te telefony. Ceny, wiecie co, no ceny są z rynku chińskiego, więc ja myślę, że też chyba nie bardzo jest sens je podawać, ale dobra. Podstawka, od najtańszego jedziemy, 828. Ale o którym mówisz w tej chwili, o 12? W najtańszym, czyli o podstawce. Podstawka 828, 2360 z groszami, 8256, 2550 z groszami, 12256, 2800 z groszami. Pro 828, tiery pamięci są takie same, prawie 3000 wychodzi, 8256 wychodzi prawie 3200, a 12256 wychodzi 3440 coś. Przy czym mówię, są to wersje na i ceny na rynek chiński, a jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, bo coś mnie zastanowiło. Adam wam nakłamał jak ostatni obłobuz, dlatego że 12 nie jest najtańsza. Jest jeszcze tańsza wersja i to jest Xiaomi 12X. No o tym jeszcze mi nie mówili, no to co wyskakuje? No ja wiem, ale on jest też identyczny i też należy do serii. Tak, tu ja czekam. Identyczny pod względem wyglądu. Jest tak samo, taki sam z wyglądu, należy do tej serii, ale ma Snapa 870 zamiast tego 8 Gen 1. Ekran tak podobny ekran jak w wersji podstawowej, czyli AMOLED 628 z 10-bitowym kolorem. Nie wspomniałem wcześniej, ale te wcześniejsze też miały 10-bitowy kolor jak najbardziej. Oczywiście. Corning Gorilla Glass Victus również na ekranie, czyli też fajnie. Ładowanie bezprzewodowe 67 W indukcyjne, 50 zwrotne 10, czyli też bardzo fajnie. Także jest nieźle, poza tym, że Snapdragon jest troszeczkę niższy, pamięci 128, 256 flesza, 8 albo 12 RAM, brak obsługi kart pamięci, podobnie jak w poprzednim. Tak, aparaty mówiłeś, 50, 13, 5 na tyle, 32 na froncie. No i ceny,
8128, nieco ponad 2000, 8256, 2230 coś i 12256, 2400 coś. Już przez chwilę liczyłem, że za chwilę Wam powiem, kiedy te telefony trafią na Wisłę, ale niestety nie. Xiaomi zapowiada premiera, ale produktów ekosystemowych, więc niestety nie będzie to premiera tychże telefonów jeszcze na razie u nas. Nie wyszliśmy jeszcze z Xiaomi. Jeżeli jesteśmy w Xiaomi, tak już chwilę jeszcze zostaniemy. Tak. Xiaomi 11i. To jest smartfonik również z AMOLEDowym wyświetlaczem, 6,67 ekran, czyli większy. Full HD pracujący z Corning Gorilla Glass 5 i z odświeżaniem 120 Hz, także Xiaomi jedzie po bandzie po prostu ostatnio. Bateria 5160 mAh, jednostka główna Dimensity 920 i towarzyszą mu pamięci 6 albo 8 GB RAM-u dla użytkownika 128 pamięci dyskowej. Smartfon będzie rozpoznawalny głównie prawdopodobnie ze względu na w matrycę aparatu głównego, no bo 108 megapikseli to 108 megapikseli, to zawsze ładnie wygląda w specyfikacji. Towarzyszy mu 8 szerokokątna i 2 do rozmywania tła, z przodu jest 16. Tak jest. I zwracam Waszą uwagę na to, że do flagowców Xiaomi nie pakuje tego aparatu 108 megapikseli, także najwyraźniej nie jest to wyznacznik tych lepszych smartfonów w przypadku Xiaomi. Także to 108 megapikseli ładnie wygląda. Nie, po prostu. Tak, to jest po prostu bardziej bajer, a wiesz, no nie ilość pikseli robi zdjęcie tak naprawdę. Ładowanie 67-watowe jeszcze też nie wspomniałem, czyli identyczne jak w 12-kach, jest ok. No. Pojemność baterii podałeś, bo jest ona na swój sposób istotna. Czyli tak, 560. Dobra, to teraz Wam powiem, że ten telefon występuje jeszcze w wariancie HyperCharge, który ma mniejszą baterię, bo 4500, niewiele mniejszą, ale za to ładuje się z mocą 120 W, no i oczywiście ładowarka jest w zestawie. Także mamy dwie wersje tego smartfona, ładującą się normalnie i tak dosyć szybko, podkreślmy, bo 67 W, a jak komuś bardzo pieruńsko zależy na czasie, to musi dopłacić i kupić sobie ten wariant HyperCharge. No i teraz informacje o cenach. Telefony pojawiły się na razie w Indiach. I ten najbardziej podstawowy, który ma 6 GB RAM-u, można kupić za równowartość 1300 niecałych 60 zł. Model 8 GB to już wydatek 1400 prawie 70 zł, podkreślam jeszcze raz, w Indiach. No i teraz model HyperCharge. I znowu 6 GB RAM-u w tym modelu to 1470, czyli tak jak mocniejszy wariant bazówki, i 8 giga, czyli topowy, szybkie ładowanie plus 8 giga, 1575 na nasze po przeliczeniu na żywca z rupii indyjskich. I kolejna informacja, że tak naprawdę te telefony już wcześniej bardzo dobrze znaliśmy, bo one się wcześniej nazywały na niektórych rynkach, na przykład w Chinach, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro Plus. No, także sami widzicie, jak jest. Ja, jeżeli pozwolicie sobie coś doradzić, gdybyście się decydowali akurat na tę wersję, zdarza się, że ktoś jest kolekcjonerem i chce sprowadzać smartfony z Indii, zdarza się, wiem, to radziłbym jednak kupić ten bez HyperCharge'a z większą baterią, bo ładowanie i tak będzie błyskawiczne. I tak jest szybko. Natomiast szybko. Większa bateria to jednak troszeczkę, nie dużo, ale troszkę dłuższy czas pracy mimo wszystko. Ona jest o ciupkę tylko większa. No, ja bym się nie zastanawiał, ja bym brał topowy, o ile was stać, ale sprowadzałbym go jako Redmi z Chin, bo pewnie wyjdzie taniej. Trzeba by było ceny porównać. Nie chcę się teraz szukać ceny tych Redmi, bo już pewnie są i tak dawno nieaktualne, bo się kurs złotówki względem juana i tak zmienił. Trzeba by było, jak jesteście zainteresowani, to i tak se przeliczycie przed zakupem, tylko sprawdźcie, które pasmo obsługuje. Jaki ma soft, czy global, czy chiński. Przechodzimy do kolejnej marki, a kolejną marką w tym tygodniu jest Realme GT 2 Pro, które wyskoczyło chyba już 2 tygodnie temu, jeżeli mi się dobrze... Tak, 4 stycznia, zaraz na początku nowego roku, jak tylko zdążyliśmy dojść do siebie po Sylwestrze, to mieliśmy premierę też właśnie Realme GT 2. To będzie Realme GT 2 i Realme GT 2 Pro. Rzeczywiście, może zacznijmy od podstawki. Warto wspomnieć, że oba mają Androida 12.
Snapdragon 888 w podstawce, natomiast w tej wersji Pro jest ten Snapdragon najnowszy, czyli 8 generacji pierwszej. Dobra, ale skupmy się na podstawowym. Baterika 5000 mAh, AMOLEDowy wyświetlacz 662 z 10-bitowym kolorem znowu, Full HD z plusem, plus Corning Gorilla Glass 5 i 120-hercowe odświeżanie. Zobaczcie, że to w tych noworocznych smartfonach to jakiś taki standard się zrobił. Szablon się zrobił i to taki aż po prostu sztanca i tylko pach, 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 zmieniamy obudowę i pchamy. Nie? Tak to 120, wygląda. 128 albo 256 pamięci dla użytkownika minus system i oprogramowanie, 8 plus, albo 12 w RAM-u. Aparaty fotograficzne, 50 megapikseli, a do tego jeszcze dwa dodatkowe, których matryc nie mam. Tada, bo jeżeli chodzi o wersję Pro, to mam, natomiast w podstawce nie mam matryc. Zobaczę, co ja tutaj wypisywałem. Pozostałe, no to jest 8 szeroka i 2 do makro. Aha, okej. Okay. I w podstawce, tak? Mówię o podstawce, tak. Już nie mam pojęcia, dlaczego podejrzewam, że system mi się po prostu zbuntował. Z przodu jest z kolei 16 megapikseli. Pamięci to są DDR-ki 4, jeżeli chodzi o RAM i UFS 3.1, to jest bardzo fajna wiadomość. Ładowanie 65 W i to też jest bardzo dobra wiadomość, bo to 65 ładowanie lubię bardzo, powiem szczerze. A ja z kolei typów pamięci nie podałem w newsie, no ale trudno. A głośniki stereo, zarówno w wersji podstawowej, jak i w wersji Pro. Wersja Pro, jak już wspomniałem, różni się tym, że jest to Snapdragon 8 generacji pierwszej, ale różni się również szkłem na wyświetlaczu bez Victus, też 120-hercowe odświeżanie, pamięci 128, 256 albo 512, 8 albo 12 giga pamięci RAM. No i tutaj jest różnica, jeśli chodzi o aparaty, ponieważ poza 50, która jest jednostką główną, z tyłu jest jeszcze 50 do zdjęć szerokokątnych, plus 2 i z przodu 32 megapiksele z kolei. Ładowanie jest podobnie 65-watowe. Tak. Tyle. Nie będę Was nudził wariantami pamięci i cenami obu modeli, bo wersji do wyboru jest aż 7 tutaj. Zajrzyjcie sobie, macie... Ale można zajrzeć do newsa. Tak. Do Wam powiem. Przeliczając juanów, od najtańszego GT2 828 za 1720 mamy wybór do wersji Pro z pamięcią 12512 za niecałe 3200. No, taki jest rozrzut cenowy. I tych wersji jest mnóstwo, a zamiast czytać po kolei ceny wersji pamięci, powiem Wam, że za projektem obudowy stoi, jak zwykle ostatnio u Realme, niejaki pan Naoto Fukusawa, japoński designer, który z Realme już od dłuższego czasu współpracuje. Kiedyś zainspirował się pieprzem i cebulą i wtedy powstał najbardziej polski telefon świata w kolorze cebuli. Później się inspirował betonem i cegłą, o ile dobrze pamiętam. Potem mieliśmy inspirację pana Fukusawy walizką podróżną i ten telefon faktycznie się wyróżniał, to był GT Master. Takie prawie polskie inspiracje. Tak, a ostatnio, nie wiem, zdaje się papierem się zainspirował, w każdym razie teraz ta obudowa ma być eko taka, z jakichś tam materiałów, wiecie, jakieś tam eko... Jest taka wersja biała i wersja pistacjowa i one nawet mają tam autograf No to też... Nie wygrawerowany, w zasadzie odciśnięty albo nie. Taki srebrny pan Naoto podpisuje swoje telefony, więc fajnie to wygląda, nie można powiedzieć, żeby nie było oryginalne, no jest oryginalne, a jak ktoś ma zakrętkę na ekologię, no to tym bardziej, bo obudowa jest eko. Tak, słuchaj, ale jest rzecz jeszcze oryginalniejsza, z tym, że ona nie jest dla każdego. Po pierwsze jest dla tych, którzy potrafią sprowadzić sobie smartfona z Chin, a po drugie jest dla tych, którzy są wielkimi miłośnikami anime Dragon Balls. I to jest GT Neo 2, edycja specjalna rzeczywiście z Dragon Balls, zarówno jeżeli chodzi o zawartość multimedialną w samym telefonie, tematy, ikonki, tapety, jak i ze względu na zewnętrzną obudowę, która no woła, krzyczy po prostu pomarańczowo, kontrastowymi, pomarańczowo-granatowymi kolorami. Słuchajcie, ja jestem fanem Dragon Balls i mam tego smartfona. Smartfon rzeczywiście spektakularny, specyfikacja w zasadzie nie różni się od wersji tej 12 giga pamięci RAM i 256 flesza dla geeków, dla fanów po prostu. Tak, zdecydowanie.
A model już znany. Dobra, lećmy dalej, bo tych premier to ojejku, jeszcze patrzę. No mamy jeszcze kolejne Realme. Mamy Realme 9i na przykład, takiego smartfonika. I to Realme 9i to jest Snapdragon 680, bateryjka 5000 mAh, za to Realme lubię, 128 flesza, 6 GB RAM-u, obsługa kart pamięci, 50 megapikseli jednostka główna, dwójka plus dwójka, jeżeli chodzi o dodatkowe dwa aparaty, z przodu 16. Także to jest, jeszcze ładowanie 33-watowe, bo o tym nie wspomniałem. No to jest średniaczek, no po prostu. No, to jest taki to miły smartfonik, który powinien kosztować sensowne pieniądze. 1200 na nasze. Także, no prawie sensowne. Gdyby on u nas 1200 kosztował, to może bym się nie zastanawiał. Nie ma opcji, bo to jest przeliczona cena z wietnamskich dongów. No właśnie. On zadebiutował ten smartfon w Wietnamie. Natomiast są jeszcze dwa smartfony. Nie, przepraszam, już nie. Realme nam się skończyło. Natomiast mamy dwa smartfony Vivo. Przepraszam? Tak. Mów, masz rację. Mamy dwa smartfony Vivo, dobrze. Ja może rzeczywiście poprzestanę na tej wymowie, którą Adam tam proponuje, czyli IQ9 i IQ9 Pro. IQ9 to jest, zresztą jeden i drugi jest oparty tak naprawdę na tym najnowszym Snapdragonie w 8 w generacji pierwszej. AMOLEDowy wyświetlacz 667 w setnych cala, Full HD pracujący przy 120 Hz odświeżania. Bateryjka 4700 mAh, ładowanie 120-watowe. Także z takim ładowaniem chyba do nas jednak nie trafi, nawet jeżeli miałby trafić. Pamięci 256 albo 512 giga pamięci dla użytkownika, tam oczywiście minus na oprogramowanie, 8 albo 12 pamięci RAM. Nie obsługuje kart pamięci, natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, wersja podstawowa ma 50 jako jednostkę główną, której towarzyszy 13 megapikseli aparatu szerokokątnego i 12 portretowego. Z przodu z kolei jest 16-megapikselowa matryca do selfie. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tego smartfona, chyba że chciałbyś coś dodać. Wiesz co? Natomiast... Nie, opowiadaj dalej, ja powiem na koniec. Natomiast jest jeszcze ten w wersji Pro, którego specyfikacja jest tak naprawdę bardzo podobna. Tutaj jest 256 albo 512 giga, jeżeli chodzi o pamięci flash, 8 albo 12, jeżeli chodzi o pamięci RAM. 50 jednostka główna, 50 zdjęcia szerokokątne, 16 giga portretowy z tyłu i 16 giga, przepraszam, megapikseli oczywiście. 16 megapikseli z przodu w portretowy i 16 megapikseli z tyłu portretowy. Wszystko się już pętoli po prostu przy tylu telefonach. Ładowanie również 120-watowe, podobnie jak w pierwszym, ale tutaj mamy dodatkowe jeszcze ładowanie bezprzewodowe 50-watowe. O rany, ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Nie, no ja sobie tylko wyobraziłem, znaczy się, bo już, że tak powiem, się rozglądałem w tym temacie, ile kosztuje ładowarka i stwierdziłem, że na razie doskonale się bez tego obejdę, nawet jeżeli w moje ręce trafi na testy telefon z takim ładowaniem, z czym już chyba trafił swego czasu, to se podaruję, bo... No sorry, nie wiem, jakoś coś mnie hamuje przed wydaniem takich pieniędzy na ładowarkę, wybaczcie. Są jeszcze dwie rzeczy, mianowicie pierwsza rzecz, o której chciałem, to to, że nakładka jest tam w wersji Ocean, najwyraźniej Vivo zaczęło nazywać swoje nakładki, zamiast im nadawać po prostu kolejne numerki. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że ten smartfon w wersji Pro ma dosyć niezwykłe kolory, dlatego że jeden jest taki fajny, pomarańczowy i on bardzo dobrze wygląda, a o drugim to może Adam coś powie. No drugi Adam to jest lubi. Po prostu dla fanów BMW, jest w barwach teamu wyścigowego BMW Racing, czyli biel, czerwień, niebieski i troszeczkę czarnego. No i tyle. Z tym, że od razu mówię, nie ma na nim logo BMW, są tylko te kolory, tak żebyście się nie napalali jak szczerbaty na suchara. Ci, co tam sobie śmigają różnymi śmietniczkami. Nie, jest tylko kolorek i to jest ten, powiedzmy, wyróżnik tego telefonu. Ale teraz pytanie, czy jak ktoś faktycznie jeździ prawdziwą memką, to czy się by skusił na telefon Vivo?
No nie wiem, jakoś nie do końca jestem pewien. No ale dobra, kolory są, fajnie to wygląda, to trzeba przyznać. Zresztą ten pomarańczowy też jest. Znaczy wiesz co, to kurczę, ja nie wiem, to nie jest to zły telefon, poza tym, że nie ma... Słucham? Ja nie powiedziałem, że to jest zły telefon, jest bardzo fajne są te telefony. A czy mówisz, że właściciele BMW to z iPhone'ami tylko jeżdżą? Wiesz co, powiem ci tak, no zależy którzy, no z którego pułapu cenowego. Okej. Ja osobiście znam takich, co latają z Samsungami tylko, ale sięgając głębiej, no to myślę, że jest rozstrzał, podejrzewam, od najtańszych Redmi po najdroższe iPhone'y. A... Czy ja bym się tutaj mógł przyczepić tylko do tego, że nie ma teleobiektywu tak naprawdę, bo pozostała specyfikacja jest jak najbardziej okej. Okay. Nawet dobrze wyglądają. Ceny, znowu mnóstwo wersji, więc odsyłam Was do newsa, tylko widełki podamy. Od podstawki 828 za nieco ponad 2,5, a najdroższy, czyli 9 Pro z pamięcią 12512 to 3800 z groszami, czyli u nas to by było jakieś gdzieś tam w okolicach 4,5 albo lepiej. Ale jak już jesteśmy przy IQ, to jeszcze jeden model wyskoczył, tylko taki troszeczkę mniej, troszeczkę taki ten U5 się nazywa. U5 się nazywa, co on ma? No ekran niestety już tylko LCD. Ale słuchaj, ale gdzie ta U5 wyskoczyła? Gdzie U5 wyskoczyła? A już ci mówię, na stronie producenta jest chińskiej. Wiesz co, ale myśmy o niej mówili, Adaś. Ona była. Ona była do katalogu dodana 20 grudnia. Przepraszam tak, was, macie rację. Jacek rację, bo myśmy o niej mówili, jak się pokazał w urzędzie Tena. Potem tylko producent ogłosił. Ja napisałem newsa, że producent ogłosił. Wybaczcie, ale macie teraz podane ceny, bo wcześniej raczej cen nie znaliśmy. Tak, ceny są rzeczywiście tak. Ceny są podane. I możecie sobie je potem sprawdzić. Będziecie. Natomiast z Vivo i tak jeszcze nie skończyliśmy, ponieważ mamy Vivo V25, 23 5G. Już mi się cyferki mylą, nie tylko literki. I to jest z kolei smartfonik z Dimensity 920 z mediatekami. Dzisiaj była bieda, w związku z tym mamy mediateka. Na pewno wam bardzo brakowało tych procesorów. AMOLEDowy wyświetlacz 6,44 z Full HD i niestety 60 Hz odświeżenia tylko. Chociaż w zasadzie ja tam się nie martwię znowu jakoś bardzo mocno. Chociaż z drugiej strony ludzie, którzy mieli smartfona i działali troszeczkę w tych 120 Hz, mówią, że jest jednak gigantyczna różnica. Ja jestem chyba już ślepy. 128 albo 256 dla użytkownika, minus system 8 albo 12 RAM-u, brak obsługi kart pamięci. 64 megapiksele, jeżeli chodzi o tył, towarzyszy tej matrycy 8 do zdjęć szerokokątnym i 2 do zdjęć makro. Z przodu 50 megapikseli portretowe, bardzo miłe dla tych, którzy lubią sobie robić selfiki, plus... Drugi aparat do selfików szerokokątnych, 8-megapikselowa matryca. Tak to wygląda. Szybkie ładowanie jakieś nawet jest. Szybkie ładowanie jest 44-watowe, czyli całkiem okej. Okay. Nie ma co tutaj marudzić. I jest jeszcze drugi, V23 Pro, który mnie akurat kusił bardzo fajnie wizualnie, dlatego że jest w kolorze złotym. No kurczę, dowcip mi przyszedł do głowy, ale właśnie sobie uświadomiłem, że jest niepoprawny politycznie. Nie opowiem wam dowcipu niepoprawnego politycznie, bo jeszcze nas wyrzucą z YouTube'a. I ten drugi już ma Dimensity 1200, również procesor Mediateka, AMOLEDowy wyświetlacz 5,56 cala, Android 12, nie wspomniałem o tym, ale zarówno w jednym, jak i w drugim, bateryjka 4300, i tutaj również z ładowaniem 44-watowym. Pamięci 128 albo 256, 8 albo 12 RAM, 108-megapikselowa matryca, tym razem z tyłu. Nie podają, w związku z tym jest to prawdopodobnie OmniVision, bo jeżeli jest to inna matryca, to raczej producenci smartfonów podają. 8, do tego szerokokątna i 2 makro, z przodu również 50 megapikseli plus 8 do zdjęć szerokokątnych. Także są dwa. Mnie się bardziej podoba Pro, bo jest złoty. A stromny.
A tam jeszcze warto dodać, że ta jedna z obudów jakoś zmienia kolor pod wpływem ciepła. Właśnie ta złota. Tak, niby to już było, ale zawsze fajny gadżet. Przepraszam, bo w zasadzie trochę skłamałem, bo oni nie podali, że pod wpływem ciepła, pod wpływem promieni słonecznych. Tak. Więc równie dobrze może być wrażliwa na UV. Tego podejrzewam, niestety... że mryga po prostu ładnie. No jak się proszę. Nie, no dobra, no mniejsza o to. Jeszcze mamy jakieś wiwo na horyzoncie, nie? Wiesz co? Kurczę. Oj, chyba... Jezu, tych wiwo, nie, przepraszam, tych wiwo. To znaczy nie, no, ale nie o każdym mieć, chyba mieć na horyzoncie to mamy, bo mamy na przykład I-55. Ja podałem specyfikację, są zdjęcia, ale to nie jest jeszcze w 100% pewna specyfikacja, dlatego nie chciałem dzisiaj może o nim mówić, może nie, go zostawmy na przyszłość. Nie będziemy przedłużać, ale jeszcze jest vivo Y33T w Indiach. Jest jeszcze Vivo Y01 w drodze do Europy, ale na razie w przeciekach. Jest Vivo Y21T z Indonezji. Jest, no i to na razie tyle chyba z Vivo, co znalazłem. W każdym razie nie bardzo jest o czym gadać. No to są tanie średniaczki lub wręcz budżetowce, trochę nudne jak kwiatki z olejem, no i niekoniecznie trafią w ogóle do nas, a jak trafią, to pod inną nazwą, więc... A poza tym dobijamy właśnie do godzinnego filmu, w związku z tym bardziej staraliśmy się wybrać gęste. Tak, dokładnie. Natomiast z gęstego. Natomiast wspomnimy jeszcze o jednej marce, mianowicie o Oppo, dwóch premierach A36 i A96. A36 szybciutko. Android 11 Snapdragon 680, 5000 mAh, bateria, nie widzę niestety, żeby było jakieś bardzo szybkie ładowanie. Nie ma. Wyświetlacz IPS-owy 6,56 w HD, tylko pracujący z plusem, przy 90-hercowym odświeżaniu za to pamięci tylko 1 tier 256 i 8 giga pamięci RAM. Aparaciki 13 plus 2, 8 z przodu, także widzicie, że to jest raczej tania konstrukcja. Równo wart 1000 zł i dodam jeszcze, przepraszam, 18-watowe ładowanie. Lecimy dalej, kolejny, czyli A96, opowiadaj. I A96 ze Snapdragonem 695 z OLEDowym wyświetlaczem, tym razem 6,43, Full HD pracującym, ale przy 60 Hz z kolei tylko. Bateryjka w tym przypadku 4500 mAh z ładowaniem 33-watowym. 256 plus 8, też tylko jeden tier pamięci i aparaty fotograficzne 48 plus 2, z tyłu, z przodu 16 megapikseli, także też jest to konstrukcja raczej w stronę budżetowej, tylko lepszym wyświetlaczem. Cena niecałe, przeliczając oczywiście z juanów, niecałe 1300 zł, 1270 dokładnie. I jeszcze w gwoli uzupełnienia dwa taniutkie się pokazały Oppo A16K w Indiach i A11S krótko przed końcem roku się pokazał. Szczerze, nie ma o czym gadać, więc po prostu wspominamy tylko kronikarsko. Budżetówka, podkreślam. Jeszcze jedna rzecz. Wczoraj w mail mi trafił news o tym, że MyPhone przygotował kolejny telefonik feature-fona dla dedykowanego seniorom, seniorom tak naprawdę. Ale to tylko o nim wspominamy. Jak macie ochotę, zajrzyjcie do katalogu. Telefon się nazywa MyPhone Halo A. Jest z serii Halo, która w MyPhone'ie funkcjonuje od jakiegoś czasu. I to w zasadzie chyba zamykałoby nam listę jeszcze. Dobra. Ale to już znowu, żeby nie rozpowiadać, tylko wspominam, będziecie mieli podlinkowane. Motorola Moto Tab G70 w Brazylii się pokazał. Bardzo fajny tablet Motorola z ekranem 2K. Oby tylko to znaczy, on w Brazylii się pokazał już jakby w sklepie, natomiast będzie poza Brazylią też. Tak, w Indiach też jest już na Flipkarcie, także ten. No i jeszcze na sekundę wskaczemy do Las Vegas na targach CES. Tam firma TCL mnóstwo nowości zapowiedziała, tabletów to po prostu tyle, że straciłem rachubę. I Nokia pokazała jakieś tam tanioszki na rynek amerykański. Słuchajcie, też nie ma o czym gadać, bo leżącego się nie kopie. Cztery smartfony raptem, nie pokazali pełnych specyfikacji. Ja nawet próbowałem jednego wrzucać do katalogu, ale na tym jednym poprzestałem, bo
Kopanie w specyfikacjach Nokii to jest niestety droga przez miękkę. Wiesz co, one pewnie wyskoczą u amerykańskich operatorów sukcesywnie, będą się pojawiać, ale to takie są dolarfony, wiecie pewnie. I jak się pojawią, trafią wtedy do katalogu wszystkie. W tej chwili nie było rozmowy po prostu. Nie ma o czym mówić, bo to taka też taniocha, że głowa ma. Słuchajcie, przepraszamy was, że tak długo, no ale musimy nadrobić w zasadzie 3 tygodnie, więc było jak było. No i co? Widzimy się za tydzień. Bardzo dziękujemy, że jesteście nadal z nami, mimo że się tak, że pojawiamy. Nie przedłużamy. Życzymy wam miłego weekendu. No. Zrobiło się ciepło, ale wiecznie. U mnie tutaj duje, jakby się tam stado złoczyńców powiesiło na choinkach. No patrz, u mnie pada. No dobra, trudno. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że przy lepszej pogodzie. Cześć. Wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia.